Krzysztof, dzisiaj niestety przyszła pierwsza porażka w karierze. Jakbyś sam ocenił swój występ? No trudno, trzeba się nauczyć i przegrywać. No jak oceniam? No kurde, naprawdę przeciwnik silny. Mocno bił jednak te cztery z kawałkiem, był parę kilogramów cięższy ode mnie. Ale ja też no, nie powiem, że ja się bałem jego czy coś. Też wchodziłem w wymianę, on też musiał uważać. Też mocno biłem. No trudno, no. Zdarza się. Niepotrzebnie to liczenie, no bo jednak, kurde, tam ślizgo było w tym narożniku, tak jak widać. Ja się poślizgnąłem, bo biłem sierpa i on akurat wpadł i też tak samo się poślizgnął, oboje się poślizgnęli. No ale sędzia tak wyliczył, że niestety uważa, że od ciosu. No nie powiem, też mocno bił. Trzeba było uważać, no. Mocny przeciwnik, mocno bije, taktycznie. W miarę starałem się wykonywać to, co trener nie kazał mi się za bardzo z nim bić. Chciałem przyjąć ten prawy sierp na rękę i bezpośrednio bić prawy sierp, no i czasami mi to wychodziło. No ale trudno, trzeba się brać, muszę odpocząć, bo jednak, no nie powiem, nie boksuję z, może jak to niektórzy ciągle uważają, że my w Polsce boksujemy z leszczami, no. Nie wiem, czy mi mogą powiedzieć, że ja boksuję z leszczami. Mi się wydaje, że dobry, mocny przeciwnik. No trudno, no. Trzeba się nauczyć przegrywać. No i trzeba się brać za robotę, no. Które 4 miesiące przerwy i na nowo boksować. Mam nadzieję, że będzie rewanż. Żałujesz trochę, że zgodziłeś się na tę walkę z tak dużo cięższym rywalem? Czy ja wiem. Trzeba się nauczyć i z cięższymi, no. Sparuję z cięższymi. No kurde, no nieszczęśliwie to liczenie zaważyło, bo taktycznie starałem się nie bić z nim, on mnie prowokował, żebym wchodził z nim w bijatykę. Jednak on był dużo, dużo cięższy ode mnie fizycznie, można powiedzieć silniejszy. Znaczy silniejszy, no na pewno był, bo to jednak cięższy. Ale starałem się wykonywać, nie bić się z nim, no i powiem, że te końcówki akcentowałem, no. Ale trudno, no. Tak wytypowali, no i widocznie tak ma być. Właśnie po tych dwóch, po tej drugiej, trzeciej rundzie, gdzie trochę ciosów przyjąłeś, zmieniłeś trochę taktykę, już nie starałeś się wchodzić do półdystansu, gdzie zwykle to robisz, tylko raczej na dystans. No tak, no bo mocno bił, no. Jednak te kilogramy było widać, że jest cięższy, ale nie ma co narzekać, no. Nie ma co jakby płakać nad rozlanym mlekiem, no. Zgodziłem się na tą walkę, tak musiało być. Tak się stało. No, trzeba się brać za robotę. Po walce czułeś, że czułeś się po prostu pokonany, czy tak naprawdę... Nie wiem, no. Ta walka naprawdę tak wyglądała, mi się wydaje, bardzo, bardzo tak wyrównanie, no. Uważnie boksowałem, bo wiadomo, trzeba było uważać na te jego cepy, bo jednak nawet i przez rękawicę czuć było, że mocno kopię. No i tak taktycznie starałem się wykonywać jakiś tam plan, który trener nie kazał się bić. I mówię, tak czekałem, żeby przyjąć prawy sierp na jego rękawice i prawy sierp ja oddawać. To czasami mi wychodziło. No i to nawet efektownie wyglądało, no ale trudno. No to nieszczęśliwe liczenie i no i to prawdopodobnie zaważyło na tym. Czyli co, teraz długie wakacje, kilka miesięcy odpoczynku i na jesieni wracasz i rewanżujesz się loże? Tak, właśnie, mamy nadzieję, że zrobi wagę, bo to jednak tam 4 z kawałkiem był cięższy. Ale to nie mam, jak mówię, nie, kurde, niepotrzebnie to mówię, bo niektórzy będą myśleć, że ja narzekam, że te kilogramy. Nie, zgodziłem się, przegrałem. Trudno. Moja wina. Mój błąd, można powiedzieć, bo niepotrzebnie może się zgodziłem, że o 2 wagi można powiedzieć, że cięższym zawodnikiem od ciebie. Ale starałem się boksować, no nie bałem się jego, bo się nie boję. Z każdym mogę się bić. I w projekcie taktycznie starałem się, no i biłem się z nim. No widać, że on też nie chciał się ze mną bić, bo wiedział, że też mocno bije chyba. Też taktycznie nie chciał, nie leciał tak na mnie jak zawsze na innych walkach. Uważnie też boksował, widziałem to, że uważnie boksował.